dzisiejszym odcinku podejmuję się wyzwania Losowy Ptak Challenge. Na tej grafice teraz możecie zobaczyć, jaki skin odpowiada jakiej klasie broni, a żeby zaliczyć ten challenge, będę musiał wygrać grę. Czy mi się uda? Oglądajcie ten film do samego końca. Pamiętajcie o kodzie RAFATOJA w sklepie i wbijajcie na moją mapę Red vs Blue. A więc widzowie, sprawdźmy, co mamy w pierwszym podejściu i z tego, co widzę, to mamy niebieskie przedmioty, ponieważ ten ptak właśnie odpowiada za niebieskie przedmioty. I w sumie jeśli chodzi o to, gdzie sobie polecę, to tak naprawdę mogę polecieć wszędzie na mapę, dlatego że jak wiecie, niebieskie przedmioty możemy znaleźć jak i na ziemi, tak i w skrzyniach. No na pewno odpadnie nam na przykład safe, chociaż w sumie tam też pewnie coś niebieskiego będzie. Także ja na początek lecę sobie na tą górę, ale z tego co widzę, to na tym... Ej, co tu się wydarzyło? Czemu tam wylądował jakiś gościu na tym pomniku? O co tu chodzi? Także słuchajcie, ja zabieram sobie tą skrzynię, otwieram ją. No i niestety, ale nie mam niczego. Zejdźmy sobie tutaj na dół. Też mamy tutaj zielone. Poproszę coś niebieskiego. No powiem wam, że nie zaczyna się to zbyt dobrze. Ej, ale tam wylądował gościu i nie będzie miał jak zejść. Widzowie, możecie zostawić łapkę w górę dla tego gościa, bo prawdopodobnie jego gierka już za moment się skończy. Dobra, ja sobie oczywiście pozbieram leczenie. W sumie nie zbiłem sobie wcześniej tych beczek. Niestety, ale jeszcze nie mam nic do gry, dlatego że nie znalazłem nic niebieskiego. Tutaj u góry na 100% ktoś będzie, tylko pytanie właśnie, czy on już nie zdążył zejść. Otwórzmy sobie tą skrzynię. Ej, no proszę, dajcie coś niebieskiego. Czy to naprawdę tak się skończy, że ja będę latać bez niczego? No mam nadzieję, że nie. Zejdźmy sobie tutaj, bo tu mamy kolejną skrzynkę prawdopodobnie. Okej, kolejna skrzynia jest, zobaczmy. I dobra, mamy auga i mamy też coś, co pozwoli nam zejść na dół. Tylko pytanie, co z tym gościem tam? Ej, czy on jakoś zszedł? No, nie powinien zejść. Weźmy sobie tutaj kolejną skrzynię, zabierzmy ją, ale no niestety nie ma nic. I sobie wezmę tą kulkę i zobaczę, bo gdzieś tutaj, na tą lokację, powinien spaść gościu. Tylko... tutaj nie ma nic otworzonego. To jest trochę dziwne, no ale dobra. Użyjmy sobie kuli i przelećmy. I pytanie... gdzie jest ten gościu? Bo tu na pewno ktoś spadł. Otwórzmy skrzynkę, zobaczmy, co mam. Aha, dwa... No to widać, widzowie, że gramy niebieski challenge, a nie złoty jednak. Tutaj na pewno ktoś jest, bo ja tu widziałem, jak leciałem właśnie na pomnik, że ktoś tutaj spadał. Zabierzmy sobie leczonko, zabierzmy sobie wszystko, co się da. Tylko pytanie, gdzie jest ten gościu? O! Dobra, mamy go, zaskoczyłem go trochę. Tak mówiłem właśnie, że ktoś tu poleciał, byłem pewien. I tak też się stało. Otwórzmy sobie kolejną skrzynię, ale wydaje mi się, że ktoś tutaj jeszcze może być. Niestety, ale mamy znowu złote przedmioty. No, wy widzowie wiecie, że tak to będzie już pewnie przez cały ten mecz. Oho. Ktoś tutaj przyjechał. Dobra, dostał. Mamy go. Wow. Dobra, uleczmy się może do fulla. Nie bardzo mam pojęcie, gdzie ten typ jest. No niestety, ale wydaje mi się, że on jest mega dobry. Słuchajcie, uciekamy od niego. Nie wiem, czy mi się to uda. Mam 5 HP dosłownie. Ale trafiłem na jakiegoś gościa. Dobra, no nic widzowie, na razie uciekamy, ale no gościu chyba jakiś z FNCS-ów się urwał. Na to wyglądało przynajmniej przez długi czas. Ja oczywiście teraz muszę pozbierać kilka kaktusów, żeby się lekko podleczyć. I wiecie co, ja sobie wezmę też inny samochód. Może weźmy sobie ten. Niestety, ale nie mam jeszcze pompy i to mnie troszeczkę martwi, że ja latam bez tej pompy, ale może gdzieś tutaj coś takiego znajdziemy, no też niestety, ale nie ma nic. Najważniejsze, co ja teraz muszę zrobić, to właśnie znaleźć coś do leczenia, a później być może po prostu kupimy sobie pompę w jakimś automacie, tylko pytanie, czy gdzieś można kupić niebieską pompę, w sensie jak te automaty teraz działają, to ja nie mam żadnego pojęcia, bardziej nie wiem, gdzie one są, ale jeden z automatów to chyba powinien być gdzieś na jakimś mieście. Zabierzmy sobie tego kaktusa i chyba gdzieś tutaj jeszcze u góry powinien być jeden kaktus. Tylko bardzo prosiłbym gdzieś tutaj o pompę. Czy nie leży gdzieś tutaj niebieska pompa? Czy ktoś sobie tutaj nie zostawił? Dobra, mamy full. Jestem zadowolony. Dobrze, że udało mi się tam zwiać. Naprawdę dobrze, że udało mi się tam zwiać, bo było naprawdę gorąco. Przejedźmy sobie dalej. I teraz pytanie, gdzie będziemy mieli gości kolejnych? A kolejnych gości, z tego co widzę, to mamy gdzieś tutaj. Mamy Iron Mana, który dojeżdża. W sensie gościa na tym. Wjedziemy po prostu w niego. Wjedźmy sobie tych chłopaków tutaj. Okej, wjeżdżam, jeden leży, siemano. Biało. Najgorsze jest to, że jeszcze jeden tutaj do niego bije. A to jest mój gościu. No i dalej nie mamy niebieskiej pompy. Z tego, co widzę, to możemy mu rozwalić oponę, no nie? Aha, i czemu mu opona się nie zniszczyła? Przecież ja tam strzeliłem chyba z 10 razy. 30, kolejny. Okej, musimy jednak to przejechać, niestety. Jest ich tutaj za dużo, tak szczerze. Znowu się zebrało tutaj parę osób. Dobra, jedziemy, nie zatrzymujemy się. Ktoś się jeszcze bije tutaj w strefie. Czy się w strefie, na stadionie bardziej. Więc cofnijmy się może na ten stadion. Zobaczmy, chociaż, czy my się tutaj będziemy cofać? Wydaje mi się, że chyba jednak nie. Tak samo tutaj mi zabrali mojego fraga. Ja nie wiem, co w ogóle... O, choinka. Żebym ja stąd wyjechał teraz. Dobra, udało mi się wyjechać, ale ktoś tutaj do mnie jeszcze z tego strzela i może sobie po prostu gdzieś tutaj... 30. Ja cię kręcę. Ej, powiem wam, że tymi samochodami to się ostatnio tutaj nieźle jeździ. Ale na szczęście uda mi się chyba stąd przejechać. Pytanie, gdzie ten gościu? Ten gościu gdzieś tam leciał w powietrzu. Dobra, podlećmy sobie samochód tutaj kaktu... Aha, musimy chyba wymienić samochód. Tak bym powiedział, musimy wymienić samochód. Wymieńmy sobie na ten. Tylko gdzie jest ten gościu, który tutaj jeszcze był na moich plecach? Czy on po prostu sobie stąd jakoś, nie wiem, zawinął w inną stronę? Ja cię kręcę, ej, powiem wam, ta Tesla to jest szalona, nie? Aha, dobra, tu jest opona przebita, to może wiecie co? Załatwmy sobie teraz szybko jakiś samochód inny. Ale naprawdę powiem wam, że bardzo dużo się dzieje, najbardziej się dzieje w moim ekwipunku, że ja jeszcze niczego nie zdobyłem, w sensie, że nie mam nic, dosłownie nie mam nic. Tą Teslę muszę wyrzucić jak najszybciej, bo ona czuje, że mi stroluje. Gdzieś tutaj słychać samochód, właśnie tutaj. Aha, to jest bot, czyli ten gościu ma tutaj bota, nie? Dostał 2 razy. Ej, nie wiem, co tu się dzieje, ale musimy stąd uciekać chyba. Ten gościu miał chyba wynajętego bota i oni się tam strzelają, chociaż no nie jestem do końca tego przekonany. Mi by przydał się jakikolwiek samochód, bo jak wiecie, no bez tego samochodu mogę mieć później trochę ciężko, ale jeszcze przydałaby mi się pompa jakaś. I w sumie może sobie tutaj, wiecie co? Weźmiemy sobie dużą potkę i mamy pompę niebieską. I to mi się podoba. Tam się gdzieś klepią, nie wiem, czy to gdzieś jakby na wyspie. Okej, wyjdźmy sobie na górę i wybijemy się tam. Dobra, ale... Jak Iron Man? Co tu się dzieje? Ja myślałem, że to jest gościu. No to był Iron Man. Dobra, następny jakiś maczeta. Co to w ogóle jest za nick? Poszukajmy jeszcze kogoś tutaj na... plecach, czy kogoś nie mamy. Na pewno będziemy mieli medalion przed nami. Okej, przejdźmy sobie tu. Czy on miał jakieś kulki? No kulek niestety nie miał. Czy możemy sobie użyć tą potkę? Czemu by nie? No, wydaje mi się, że mam wszystko. Wydaje mi się, że mam wszystko, co mi jest potrzebne. Te niebieskie przedmioty. Czy one tutaj tego nie strolują wszystkiego? No, zobaczymy. Schowajmy się na chwilę w krzaku. Ja muszę tutaj chwilę sobie, wiecie, tak stanąć, ogarnąć się, bo cały czas w tym meczu coś się dzieje, nie? W sensie ja odtąd tak naprawdę mam cały czas walkę. Co ciekawe, tutaj medal doktora Duma nie został zebrany. Tak samo nie został zebrany medal na Dumsztadzie. W sensie ktoś zebrał, ale go wyrzucił. I zróbmy teraz sobie w ten sposób, że zabierzmy sobie ten samochód. W sensie, no, nikt go nie używa. Ktoś go tutaj zostawił, to ja sobie po prostu ten samochód zabieram i przejeżdżam w lepsze miejsce nieco dla mnie. Pojedźmy sobie tutaj jeszcze do tego lasu. Może tutaj gdzieś jeszcze się ktoś chowa. O, tutaj też jest otwarty, tylko pytanie, czy... No, pytanie, czy ja potrzebuję tam wchodzić. No, chyba nie potrzebuję, więc może na razie sobie to odpuśćmy. Leczenie mam, niebieskie przedmioty mam, no jedynie pompa by mogła być lepsza, na przykład pompa Cerbera, no bo jak widzicie mam tą nową pompę, ja nie do końca tą pompkę lubię. Zabierzmy sobie ten samochód, w sensie moją BMK i jedźmy szukać kolejnych gości. Medal zbliża się w moim kierunku. Okej, mamy tutaj jednego, buduje się do góry. On mi ucieka, skubaniec. Ja myślałem, że on jest na dole, nie? Ej, myślałem, że ten typek jest na dole przez długi czas, a on sobie obszedł po prostu dom dookoła, no i prawie miałem dosyć duże kłopoty. To już bije... Aha, to dopiero bije po jeden, więc na razie mam luz. Dobra, wszystko mam przeładowane. Dobrze by było wpaść na... Aha, dobra. Nie wiem nagle skąd się ten gościu wziął. Ej, czemu mi samo mi wysiadło? Wiecie co? Ja muszę sobie stąd uciec w ten sposób. 48, 32. Ty, tu jest. I ej, no coś... O, ja cię kręcę. Ej, dawno, naprawdę widzę, bardzo dawno nie miałem takiej sytuacji, że tyle się działo w tych meczach. W sensie... Nie no, mam nadzieję, że to nie do mnie. Okej, oni są nade mną. Powiem wam naprawdę, co tu się dzieje. Mamy 2 medale u góry. Ja bym tam wszedł na 3. najchętniej. Czemu ktoś tu do mnie strzela? To jest chyba jakiś bot. Tak, tam strzela cały czas do mnie bot. Okej, no tak jak myślałem, on tam pewnie będzie za chwilę leżeć. Aha, bo to faktycznie jest taki bot, wiecie, wynajęty. Ten sobie cały czas jeździ samochodem. Ja już nie mam czym uciekać w razie czego. O. Aha, Ej, no nie, czy to jest jeszcze Fortnite? Dobra, leży. Aha, bo to bot kolejny. Pobijmy tam do tego. 30. Wyjdźmy może. Ej, czy... Tam się cały czas ktoś bije. Ja może się wycofam na chwilę do tyłu. Czy to są... Dobra, to są kulki. Te kulki mogą mi wygrać grę. Naprawdę te kulki mogą mi wygrać grę. Ale zobaczymy, czy tak się stanie. Zaraz obok, tu jest... pewien gościu. Mam nadzieję tylko, że mnie ten gość nie zeskanuje. Okej. Ej, co jest? Słuchajcie, ja uciekam. Mam nadzieję, że nikt mnie tu nie zgarnie. Dobra, tam się wybili. Jeszcze 3 osoby. Jeszcze ja... i tamci. Nie mam nic do leczenia. To jest w tym najgorsze. I też mam mało wszystkiego. No ale bądźmy dobrej myśli. Bądźmy dobrej myśli, że ja tutaj coś jeszcze z tej gierki będę mógł zrobić. Dobra, przechodzę do strefy. 29, 22. No on jest za tą ścianą tu na dole. Ło, ale było blisko. Ale było blisko. On tak trochę wygląda, jakby nie miał matsów. Biało. Dobra, mamy to. I sobie mamy to. Szczerze, nie wierzyłem, że to się uda. Nie wierzyłem, że to się uda. Można powiedzieć, że ten challenge mamy zaliczony za pierwszym razem. Wy koniecznie wbijajcie na ten odcinek, zostawiajcie łapy w górę, kod RAFATOJA. Wbijajcie koniecznie na moją mapę. Trzymajcie się, na razie, cześć!